Hej widzowie, witam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie, ja jestem Dexteriusz i witam was w kolejnych moich przygodach i oczywiście w naszej serii Minecraft Tajemnice Smoków. Słuchajcie, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, tak, zbudowałem już dom, oczywiście jeszcze nie jest do końca dokończony, wiadomo, ale słuchajcie, większość mojego domu zbudowałem, proszę bardzo, taką piękną hawirę sobie tutaj wolną. Oczywiście chciałem zbudować na tym cypelku, no ale mi tak średnio wyszło, więc postanowiłem, że zbuduję go gdzie indziej i tak wypadło, że ta górka tutaj wyglądała tak najlepiej, więc sobie tutaj po prostu zbudowałem piękny dom, ale słuchajcie, jeszcze zanim to pamiętacie oczywiście, żeby zostawić łapkę w górę, powiedzmy, że 340 łapek w górę równa się kolejny odcinek już jutro, także mam nadzieję, że dobijecie, jeżeli oczywiście chcecie, żeby były odcinki codziennie. No i cóż, słuchajcie, ja wam już pokazuję, co się w tym moim domu podziało, bo jednak, no, miałem zbudować troszeczkę na odcinku, ale no, za bardzo mi się nudziło, a też nie chciałem tego nagrywać, bo wiem, że to byłoby nudne do nagrywania. Słuchajcie, też możecie się zapytać pewnie, gdzie jest Szczerbatek, a Szczerbatek jest tutaj u góry. No właśnie, jestem troszeczkę derpem, bo zrobiłem tam takie miejsce dla smoków, ale no nie zrobiłem tam wejścia. Ale tym się nie trzeba przejmować, oczywiście ja mam swój hak, więc nie będzie z tym dużego problemu. Przechodzimy sobie tutaj tędy i witamy oczywiście się ze Szczerbatkiem. Cześć Szczerbatek, przywitaj widzów. Tak, ja i Szczerbatek was witam bardzo gorąco, więc tak, słuchajcie, pokażę wam od samego początku. Zrobiłem sobie taki domek wikinga, troszeczkę się inspirowałem domkami oczywiście na Berg, ale dawno też nie byłem na Berg. Zresztą z wami, z widzami to nie byłem oczywiście na Berg, ale byłem poza nagrywaniem. Więc tak, jak się wejdzie od samego początku, mamy tutaj takie jedno wejście, tutaj jest korytarz. Oczywiście tutaj jeszcze w większości jest pusto, wiadomo, ja też są jeszcze pochodnie, bo ja dopiero niedawno zbudowałem ten dom, także wiecie. Tak, tutaj jak wchodzimy, słuchajcie, tutaj umieściłem wszystkie dzieci, wszystkie smoki dzieci, które póki co posiadam. Tutaj jeszcze zostało mi jeden wolny filar, ale postanowiłem go zostawić, żeby zachować taką jakby symetrię. Więc tak, mamy Sparkiego, mamy naszego małego Gromogrzmota, mamy naszą małą Alfę, swoją drogą nazwaliście ją Mrozek, zresztą w sensie bardzo dużo osób pisało o tym, żeby ją nazwać Mrozek, także nazwałem małą Alfę Mrozek, a właściwie małego Oszołom Ostracha, bo Alfą raczej będzie gwiazdka, z tego co mi wiadomo. Róże tutaj mamy naszego małego Zębiroga Zamkogłowego. Słuchajcie, tego małego Zębiroga Zamkogłowego również wy nazwaliście go Płomek i Dymek, tak, bo są jakby dwie głowy, to chyba jest logiczne, więc tak. Mały Elemental, słuchajcie, ja go osobiście nazwałem Eli, bo mi się bardzo spodobało to imię, więc sobie po prostu tak go nazwałem. Tutaj mamy oczywiście naszą Kluchę i teraz nie wiem, to jest chyba gwiazdka, albo to jest gwiazdka? Nie jestem pewien. Drugą, słuchajcie, Białą Nocną Furię, co ja powiedziałem, drugą Białą Furię nazwaliście Chmurka, więc to jest od dzisiaj Chmurka. Albo to jest Chmurka, no któryś z tych przede wszystkim. A słuchajcie, jeżeli chodzi o tę ostatnią Nocną Furię, to nazwaliście ją Night, czyli troszeczkę jak mój kanał na YouTubie, ale tak, czyli jest Night, Chmurka albo Gwiazdka, Klucha, Eli, Płomek i Dymek, czy Płomień i Dymek chyba, tak, Róża, Mrozek i tutaj nie wiem. Oczywiście jeszcze Sparki, ale nie pamiętam, słuchajcie, możecie jeszcze raz napisać jakieś fajne imię dla tego małego Gromogrzmota, bo niestety nie zapamiętałem albo nie widziałem jakiegoś fajnego imienia, nie jestem do końca pewien. I tak, tutaj słuchajcie, mamy mój pokój, oczywiście zbroja, standardowo ubiłem jednego niedźwiedzia, bo oczywiście mnie zaatakował. Tutaj mamy, słuchajcie, perłę, tutaj jeszcze jest oczywiście miejsce dla Szczerbatka, tylko Szczerbatka aktualnie mam tam u góry. No i no, generalnie moja sypialnia, takie rzeczy tutaj wiecie, właśnie sobie jeszcze plecak odłożę, no i tutaj jakieś takie przeważnie fajne rzeczy tutaj jeszcze mamy od tego Indianina takiego, ten flet jest bardzo fajny. On tak fajnie gra, więc sobie go przede wszystkim chcę zostawić. Może sobie to dam w jakąś ramkę albo coś. Ja jak na razie się w to nie zagłębiam. I tak, jeżeli chodzi o parter, to jest wszystko. No tutaj jeszcze mam kominek, ale to jest jeszcze niewykończone, także to się tym nie przejmujcie kompletnie. Wchodzimy na górę, no to tak, tutaj powoli zaczyna powstawać moja pracownia. Póki co mam tylko piece i crafting table, ale niedługo będzie tego więcej. No i tutaj jeszcze mamy jedynie moje wszystkie dorosłe smoki, czyli całą resztę. Tutaj mamy łatkę naszego wampira, którego nazwałem Draco, czy zresztą wy go nazwaliście, tak? Tutaj mamy naszą Alfę, do której też nie pamiętam imienia, ale sobie przypomnę. Tutaj mamy naszego Gnatochrupa, tutaj mamy naszego zombie smoka, którego nazwałem Frank. Tutaj naszego smoka mumię, którą...
tutaj naszą mumię, którą nazwałem Mumi. Tutaj mamy nasze dwa gromogrzmoty, których też nie pamiętam imion, i nasze dwa krzykozgony, których też nie pamiętam imion. W sensie, jeden z was mi pisało, żebym krzykozgona nazwał Krzykuś, tylko teraz nie pamiętam, który z nich to jest, bo niestety, no, mamy ich dwóch. Znaczy, niestety, no, wiadomo. Po prostu, że mamy ich dwóch. No i tutaj mamy jeszcze taki balkonik. No i tutaj gdzieś jeszcze będę musiał zrobić jakieś fajne przejście tutaj do góry, do Szczerbatka. Ale na razie nie chcę psuć tego tutaj wszystkiego, bo mi się skończyły materiały. No nic, tak niestety, słuchajcie, bywa. Ja też sobie ostatnio ćwiczyłem ze Szczerbatkiem znowu latanie, bo no, Szczerbatek był w takiej śpiączce, można powiedzieć, no i teraz chcę z powrotem mu przywrócić tę kondycję, bo chcieliśmy kiedyś wziąć udział w takich wyścigach smoków, ale po tym jak Szczerbatek, no, już kilka razy był kontuzjowany albo coś, już sobie odpuściłem po prostu i teraz sobie po prostu latamy, żeby jak ktoś nas zaatakuje, żeby mieć na pewno kondycję i dobrze latać, więc Szczerbatek na pewno musi sobie tutaj odpocząć tym razem, więc ja, Szczerbatek, ciebie położę i spać, możesz sobie pospać, a ja tym razem wezmę Perłę, bo słuchajcie, też ostatnio mówiliście, żeby było więcej Szczerbatka na odcinku, bo się wybudzi, więc no, ostatnio był Szczerbatek, chcieliście, żeby było więcej Gwiazdki na odcinkach, więc Gwiazdka też była. Na ostatnim odcinku się uczyliśmy latać. Chcieliście więcej Tęczusia, więc Tęczuś niedługo też się na jakimś odcinku pewnie pojawi. Coś tam porobimy z nim. Może on mi pomoże budować ten dom dalej albo coś. W sumie fajna rzecz. No i też pisaliście, żebym Perłę wziął też, czasami sobie polatał czy coś, więc tym razem wezmę sobie, słuchajcie, Perłę. Pójdziemy sobie polatać, no, generalnie po okolicy. Poprowadzę was tutaj co i jak, bo też, słuchajcie, jeden ze smoków przyniósł mi króliczą łapkę. Ja bym chyba... Nie jestem pewien, może ja ją tam gdzieś w skrzyni zostawiłem czy coś, ale jeden ze smoków przyniósł mi króliczą łapkę, bo poprosiłem. Ja nie chciałem zabijać królika, bo ja już kiedyś miałem królika, więc dla mnie to by było po prostu zbyt drastyczne. Więc słuchajcie, zaraz możemy oswoić jakiegoś hipogryfa. Dobra, czekajcie, ja się wrócę po tę łapkę królika, no i zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, mam już te trzy królicze łapki. Nie wiem, gdzie się podziała czwarta, skoro królik ma cztery łapy, ale ja już w to nie wnikam. Słuchajcie, chciałbym teraz znaleźć jakiegoś hipogryfa, tylko ja tutaj, kurczę, żadnego nie widzę w pobliżu, trzeba będzie poszukać. Tam jest generalnie, słuchajcie, nasza arka, którą widzieliśmy ostatnio. Gdzie są jakieś hipogryfy? Ostatnio ich tutaj było pełno. Zresztą jak ostatnio zacząłem nagrywać pierwszy... Zresztą ostatnio jak nagrywałem kolejny odcinek, to właśnie ich było tutaj pełno. Gdzie one znowu zniknęły? Jak już chciałem oswoić, to znowu ich nie ma, no. Będziemy myśleli... O, jest jeden! Czekajcie. Trzeba go teraz złapać. Chwileczkę. Perła. Wyląduj, czekaj. Gdzie on jest? O, chwileczkę. Hipogryfie. Cześć. Halo. Jesteś może głodny? Halo. Hipogryfie. Halo. Ej, no halo, hipogryfie, chodź tutaj. Hipogryfie, no chodź tutaj, no co ty? Chodź, mam dla ciebie jedzonko. No co jest? Hipogryfie, co tam się... No, o, chodź, ląduj. Chodź, patrz, masz jedzonko. Co, mam mu je wyrzucić? Halo, jedzonko. O, czyżby lądował? Nie ląduje. Wylądujżeż, no. Chcę cię oswoić. Jak słuchajcie, one chyba nie będą łatwe do oswojenia, przynajmniej tak... Na to wygląda, kurczę, ja się też nie chcę za bardzo od Perły oddalać. O, nie widzę go tutaj, czyżby gdzieś wylądował? Halo, hipogryfie? Nie, no słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, jak go mam oswoić. Wiem już, że tą króliczą łapką, ale nie jestem w stanie jakby go złapać, no on cały czas będzie latał, a ja też nie chcę go przestraszyć za bardzo, więc no, nie będę latał z Perłą za nim. Nie wiem, czy musi być na ziemi, czy coś. Dajcie mi jakieś protipy w komentarzach, jak ja mam go sprowadzić na ziemię. Oczywiście bez brutalnych jakichś sposobów, żebym go mógł oswoić jakoś. Gdzie ja zostawiłem Perłę? Perła! Kurczę, spróbuję jeszcze, no, podlecieć gdzieś tam wyżej. Może będą jeszcze jakieś hipogryfy. Ale, no, słuchajcie, ja nie chcę go przede wszystkim przestraszyć. To o to mi chodzi. Perła, chodź tutaj! Perła, o, jesteś? Chodź, kurczę, w końcu. Ileż można? Chodź. Ląduj. Wyląduj. Chwileczkę. Chodź, ląduj. No, dobrze, grzeczny. Grzeczny smoczek, tak, chodź. Czekaj, no daj mi... O, dziękuję bardzo. Chodź, Perła, lecimy gdzieś jeszcze wyżej. No muszę tutaj być... O, chwileczkę, może ten?
Nie, to jest chyba ten sam. On się... Słuchajcie, musimy znaleźć jakiegoś, który jest na ziemi czy coś. Ja pamiętam, że właśnie my ostatnio znaleźliśmy takiego smoka... Boże, smoka, hipogryfa. Właściwie nie znaleźliśmy, tylko po prostu był jeden taki... na skalę, kiedy zaczynamy odcinek... Co to tam jest? Ej, ja tego nie budowałem. Co to tutaj jest? Co to jest za budynek? To jest budynek, tak. Perła? Czekaj... Co jest grane? Chwileczkę, czekajcie. Ej, ja tego budynku tutaj wcześniej nie widziałem. Znaczy też... Może nie byłem w tych okolicach, w sensie... Byłem blisko, ale tutaj dokładnie mnie nie było. Ej... Co to jest? Ja nie mogę, przecież mnie tu jeszcze niedawno nie było. Perła, chodź. Wezmę cię, słuchaj, ze sobą, bo nie wiem, co my tu możemy spotkać. Chodź, chodź, wchodzimy tam. Nie wlatujemy. Wchodzimy, chwileczkę. Ja cię, tu są jacyś rycerze albo coś. Ja nie mogę, czekaj, wejdziesz tutaj? Wejdziesz tutaj. Dobra. Słuchaj, Perła. Zostań tu. O! Jakiś smoczek. To jest Drake. Halo, Drake. Drake'u, obudź się. Hej, ps, ps. Co jest? Nie wiem, może ma twardy sen, słuchajcie, albo coś. O, kolejny jakiś. O, to jest... Ej, to jest... O cholera, ty, to jest... Słuchajcie, to jest miażdżytuł kafar, czyli taki jak klucha. One są teraz mega rzadkie, bo większość była wybita w tych... W wojnach plemion. Zresztą, słuchajcie, propos plemion. Ktoś z was mi napisał, żeby nazwał moje plemię plemieniem życia, więc tak też sobie je nazwę. Tylko najpierw muszę takie plemię stworzyć i do tego potrzebuję domek i w ogóle. Ale tu w ogóle wszystko jest mega. O, tu jakiś... Czy ten smok przed chwilą latał, albo coś? Nie jestem pewien. Może lunatykuje. To jest mangus, z tego co mi się kojarzy. Mangusów, słuchajcie, to ja dawno nie widziałem. Ty, to jest wampir. On tak śpi do góry nogami? Serio? Ja w sumie mojego wampira nigdy nie widziałem, żeby spał. Chwileczkę, te łapy mi nie są teraz potrzebne. Ja nie mogę, pierwszy raz widzę, jak wampir śpi. Ale to kozacko wygląda, serio. Wow. Tak do góry nogami? Masakra jakaś. Dobra, ale gdzie jest właściciel tego? Czy on znowu lunatykuje? Ten mangus jest jakiś dziwny. Perła, Perła, ty poszłaś spać? Serio? Perła, obudź się, słuchaj. Musimy się stąd jakby wynosić. Ty, tu jest jakiś tron. Czy coś? To jest tron? Bo tam też jakiś tron chyba jeszcze był. A co tu jest? Tu jakieś złoto? Da się tutaj przejść? O, tu coś śpi. Co? Ej, tu jakiś smoczek mały śpi. Hej, smoczku, o, to jest ona. Cześć, smoczku. Kurczę, nie mam ryb, żeby cię nakarmić. Perła. Perła, obudź się. Perła. Perła? Ej, bo... Zaraz. Perła! Kurczę, nie chcę krzyczeć do ucha, no trudno. Perła! Co jest? Halo? Perła? Czemu ona się nie chce obudzić? No ona śpi, ale... Właśnie, czemu w ogóle wszystkie smoki tutaj śpią? O co chodzi? Zaraz, czy ja... Czy ja tu muszę jakoś... Co? O co chodzi? Perła! Perła, nie rób sobie żartów, wstawaj! W sensie, słuchajcie, ja wiem, że wszystkie smoki tutaj śpią, ale to jest aż dziwne. Perła? Zaraz. Chwila. Czy ja tu coś... Nie no, o coś tutaj musi na pewno chodzić. O, jakieś tabliczki. Zaraz. Każda samica. Co, kurde? Każda samica? To są wszystkie samice tutaj? W sensie Perła jest samicą. Ta mała tam była samicą. Czy ten mangus tutaj... Ty jesteś samicą? Nie gadaj. Ty jesteś samicą? No, do wampira się nie dostanę, ale wierzę, że to jest samica. Zaraz, ale... O co chodzi, że wszystkie... Ty jesteś samicą? Tak. Czemu nagle wszystkie samice niby śpią, czy coś? Słuchajcie, to jest mega dziwne. Zaczyna się powoli niepokoić. Ty jesteś samicą. Czyli ten wampir pewnie też jest samicą. To jest wampirzyca w takim razie. A właśnie, a tu są jeszcze przecież dalej tabliczki. Ja już wywnioskowałem jakieś takie różne rzeczy. Na wieki. Co na wieki?
która wejdzie. A to jest jakaś zagadka smoczej świątyni. Po drugiej stronie też są takie tabliczki? Czy mi się tylko... Ej, są! Czekajcie, słuchajcie, to jest jakaś zagadka. To, te tabliczki nie są po kolei. Zagadka smoczej świątyni, która wejdzie na wieki każda samica. Nie, czekajcie, czekajcie, to nie tak. Chwileczkę, przeczytajmy jeszcze to tutaj. Musimy wiedzieć, jak to tutaj wygląda. Dopóki ktoś do środka jej nie wyciągnie, zostanie uśpiona. Co? Czekajcie, 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 czekajcie. Zagadka smoczej świątyni. Każda samica, która wejdzie... do środka, zostanie uśpiona. Tu było na wieki. Dopóki ktoś jej nie wyciągnie. Czekajcie, czekajcie. Każda samica, która wejdzie do środka, zostanie uśpiona, dopóki ktoś jej nie wyciągnie. Co? To dlatego nie ma żadnych smoków na tej mojej wyspie tutaj. Przynajmniej żadnych samic. Wszystkie są tutaj. Jak weszły tutaj szukać jakiegoś schronienia czy coś, one zostały tutaj uśpione. Czemu to tak działa? Perła... O nie, jak ja teraz... Perła... Kurde... No nie przesunę, jest za ciężka jest. Jak ja ją teraz... Chwileczkę, ja mam smoczą kulę. Czy jak ja ją teraz przyniosę... Dobra, chwileczkę. Pójdziemy za ten teren, nie chcę ryzykować. Słuchajcie, ja chyba rozwiązałem tę zagadkę, aczkolwiek nie jestem pewien. Perła? No nie, no dalej śpi. Obudź się, Perła. Perła, żyjesz. O, już się bałem. O, no a co ja zrobię z tą resztą smoków? Tam jest przecież maluch, ja ich nie mogę tak zostawić. Aż w szczególności tego malucha. Dobra, Perła, zostań tutaj. Ja wezmę tego malucha, no reszta tych samic będzie musiała niestety poczekać, bo nie mam niestety tyle tych smoczych kul, żeby je teraz wszystkie wziąć. Słuchajcie, w następnym odcinku będziemy się musieli koniecznie zająć tym, żeby te wszystkie smoki tutaj wziąć. Chodź mała, chodź, wezmę cię, dobra. No kurczę, no ich wszystkich nie będę w stanie wziąć. Ale dobra, słuchajcie, no to trzeba pamiętać. W kolejnym odcinku jak najbardziej musimy zrobić więcej smoczych kul i przyjść tutaj uratować wszystkie te takie samice. Nie wiem, gdzie są samce w takim razie. Może jest jakaś druga świątynia czy coś, też będziemy musieli poszukać. Dobra, chwileczkę, obudź się. Jakiego ty w ogóle byłeś gatunku? Ty byłaś w sumie. Ty jesteś gatunku... chwileczkę. Szart, no tak. Ty jesteś lodowym smokiem. Chwileczkę, czekaj, spróbuję cię obudzić. O, ale ty jesteś słodka. Troszeczkę jak dinozaury wyglądasz. Nie mam jedzonka, słuchaj, więc zabieram cię do smoczej kuli. Ty się chyba już dość wyspałaś, mi się wydaje. Perła, w takim razie musimy wracać, no. Nakarmimy tę małą. No i trzeba będzie coś zrobić, żeby resztę samic tutaj zabrać stąd. Słuchajcie, czuję się jak jakiś detektyw. Właśnie rozwiązałem jakieś zadanie, a przynajmniej... Słuchajcie, czuję się jak jakiś detektyw. Właśnie rozwiązałem zagadkę. A przynajmniej tak mi się wydaje, no. Każda samica, smocza oczywiście, która wejdzie do tej świątyni, zostanie uśpiona na wieki, dopóki ktoś jej nie wyciągnie. O co tu w ogóle chodzi, to ja też nie wiem, słuchajcie. Jest to mega dziwne, ale no cóż. Mamy tego, tę małą szart. Też trzeba będzie nazwać, także słuchajcie, koniecznie piszcie nazwę w komentarzach, jakby się ta smoczyca mogła nazywać. A ja przeczytam na pewno każdy komentarz i postaram się jakieś fajne imię dla niej oczywiście wylosować. Też możecie, oczywiście dla reszty tych samic, ale najpierw muszę je uratować, więc no, potrzebuję więcej smoczych kul, ale na razie chcę ją właśnie nakarmić, żeby na pewno nie była głodna. Dobra, tęczuś czuwa tutaj. Słuchajcie, dużo z was mi pisało o tych takich stworzeniach, już zapomniałem znowu jak one się nazywają, ale bardzo wam dziękuję, no i tęczuś je odpędzę, także już z nimi nie mam problemu. Zresztą i tak tutaj na górach jest ich mało. Dobra, Perła, zostań tutaj, poczekaj tutaj. Malutka, okej. Dobra, gdzie ja dałem ryby? Tutaj chyba są, prawda? Tak, tutaj są, dobra. Surowe weźmiemy tym razem. Jesteś głodna? Jesteś głodna, tak? Słodziaczek z ciebie taki mały, tak. Dobra, ja cię wezmę z powrotem do smoczej kuli. Słuchaj,
No i dam cię tutaj, no do maluchów akurat miałem jedno wolne miejsce, no akurat to nie było dla niej. Perła, na razie nie możesz iść do smoczej kuli, bo nie mam dla ciebie żadnej smoczej kuli. Będziesz musiała gdzieś tutaj być po prostu na boku, bo do domu niestety nie wejdziesz, jesteś za duża. Dam cię tutaj po prostu od tyłu domu, albo coś. Spać na pewno nie pójdziesz, bo się znowu przestraszy albo coś. No i słuchaj, miej tutaj wgląd na te smocze kule, a ja muszę robić nowe. Także słuchajcie, ja tutaj skończę ten odcinek, w kolejnym już uratujemy te wszystkie samice, także mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie oczywiście 340 łapek w górę, jeśli chcecie, żeby jutro się pojawił kolejny film. No i cóż, ja się zabieram za robienie smoczych kul i musimy uratować te samice. Do zobaczenia i pa pa.